Rozwija się kolejny etap konfliktu na Bliskim Wschodzie, etap zapoczątkowany w tamtym roku wojną w Libanie i walkami o władzę między Hamasem a Fatahem w autonomii palestyńskiej. Obecnie wydarzyła się jakby kolejna ważna rzecz. Został zburzony mur, który oddzielał Strefę Gazy od Egiptu, a tym samym konflikt między Palestyńczykami i Izraelczykami jakby uzyskał szersze znaczenie międzynarodowe. Już teraz nie tylko Izrael i Palestyna dźwigają na sobie główny ciężar tego konfliktu, ale zaczyna to dotykać coraz wyraźniej również krajów sąsiednich. Konflikt wewnątrz społeczności palestyńskiej wiąże się w dużym stopniu z tym, że Palestyńczycy nigdy nie mieli własnego państwa. Są też bardzo, bardzo świeżym narodem, narodem, który powstał w warunkach z jednej strony okupacji, z drugiej strony życia w obozach dla uchodźców na terenach państw arabskich. Więc powstał raczej z takiej traumy i walki przeciwko państwu niż w ramach własnego państwa, które by kształtowało tożsamość narodową. W związku z tym jest polityka wewnątrz palestyńska w dużym stopniu definiuje się jako walka różnych frakcji i niestety stosunek Zachodu do autonomii palestyńskiej w dużym stopniu to utwierdza. Znaczy, Zachód ma taką skłonność do tego, żeby sądzić, że prawdziwą reprezentacją Palestyńczyków może być wyłącznie Fatah, utożsamiając partię z powstającym państwem, co uniemożliwia takie myślenie o polityce wewnątrz autonomii palestyńskiej, czy utrudnia, którym ciągłość państwa istniałaby przy zmieniających się rządzących nim partiach. Każda strona wśród różnych żądań, jakie ma również żądania, które są w pełni usprawiedliwione, więc może mieć poczucie, że toczy wojnę sprawiedliwą. Inne są takimi oczekiwaniami czy żądaniami, których przeciwna strona nie może spełnić. To nie jest podział, który jest koniecznie rozłączny. Znaczy, mogą być usprawiedliwione roszczenia, które nie są możliwe do realizacji i wtedy trzeba się zastanowić, czy interes, wspólny interes polegający na zawarciu pokoju jest od nich ważniejszy, czy też nie. Duże znaczenie ma tutaj sposób, w jaki się myśli i mówi o przyczynach tego konfliktu. Najczęściej, kiedy mówimy o przyczynach konfliktu na Bliskim Wschodzie, to myślimy o tym, co takiego się stało w przeszłości, że obecnie toczy się tam wojna. I każda strona tutaj opowiada swoją historię, która oparta jest na jakiejś mieszance faktów, interpretacji i przeinaczeń. I sprowadza się zwykle do odpowiedzi na jedno pytanie, kto zaczął. Takie stawianie tego problemu jest bardzo szkodliwe z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie da się opowiedzieć historii tego konfliktu, która byłaby jednocześnie prawdziwa i prosta. A z drugiej strony dlatego, że pytanie, kto zaczął, nie jest żadnym sposobem na to, żeby ten konflikt rozwiązać. Dlatego, kiedy myślimy o przyczynach konfliktu na Bliskim Wschodzie, wydaje mi się, że powinniśmy myśleć o tym, co dziś w obecnych warunkach stoi na przeszkodzie temu, żeby można było tam wprowadzić pokojowe rozwiązania. Znaczy, szukać tych przyczyn, które działają tu i teraz. I tutaj jest cały szereg takich przyczyn. Pierwsza to jest to, o czym już mówiłem, czyli to, że każda z tych stron ma pewne podstawy, żeby sądzić, że prowadzi wojnę sprawiedliwą. Drugi powód jest taki, że polityka różnych aktorów w tym konflikcie w dużym stopniu jest polityką gestu, polityką demonstracji siły czy demonstracji możliwości zaszkodzenia drugiej stronie. I wiąże się to ze zestawianiem żądań, których ta druga strona nie może spełnić. Trzeci istotny powód, który sprawia, że ten konflikt się utrzymuje, to jest to, że w dużym stopniu, myśląc o nim, myśli się o konflikcie między Izraelem a Palestyną, mniej biorąc pod uwagę sąsiednie kraje arabskie, Syrię, Egipt, Arabię Saudyjską i jakby ich udział w tworzeniu tego konfliktu, jego podtrzymywaniu i również rolę, jaką muszą odegrać, jeśli ten konflikt miałby się zakończyć. Czwarty powód jest taki, że niektóre z podmiotów walczących w tym konflikcie nie są państwami. To
czy nie są w pełni państwami i to bardzo utrudnia myślenie o pokoju, ponieważ o ile jest możliwe między takimi aktorami prowadzenie wojny, o tyle bardzo trudno jest prowadzić pokój. Pokój niekoniecznie jest opcją. To bardzo, bardzo wyraźnie było widać w przypadku wojny w Libanie. Ta wojna pokazała jakby trudność w ustaleniu pokojowych stosunków w sytuacji, kiedy jeden kraj od 30 lat nie kontrolował własnego terytorium w pełni, czy nie kontrolował własnej granicy. Południowy Liban był okupowany przez OWP, przez Syrię, przez Hezbollah, przez Izrael, natomiast przez ponad 30 lat nie było tam libańskich żołnierzy. W tych warunkach trudno było oczywiście zarówno rządowi libańskiemu, jak i rządowi izraelskiemu zawierać trwałe porozumienie pokojowe. Obecnie sytuacja rozwija się w ciekawym kierunku, ponieważ część powodów dla trwałości tego konfliktu słabnie. Po wojnie w Libanie, która była wojną uznaną za nieudaną, czy za przegraną w Izraelu, jednak dwie rzeczy bardzo wyraźnie się zmieniły. Pierwsza, o której wspominałem, to, że Liban zaczął kontrolować własne terytorium. To znaczy, że może suwerennie podejmować decyzję o tym, czy z tego terytorium będą wystrzeliwane rakiety, czy nie, więc może zarówno prowadzić wojnę, jak i zawierać pokój. Druga zmiana, której może wśród wielu emocji towarzyszących tej wojnie nie zauważono, polega na tym, że po raz pierwszy w dziejach tego konfliktu wszystkie strony zaakceptowały obecność sił międzynarodowych ONZ jako sił stabilizacyjnych czy sił umożliwiających wprowadzanie pokoju. To jest naprawdę olbrzymia zmiana w stosunku do tego, co było wcześniej. Obecnie wysadzenie muru oddzielającego Strefę Gazy od Egiptu, które, jak czytałem, dokonali tego bojownicy Hamasu, jest również pewną zmianą, która tworzy bardzo nową sytuację. Teraz Egipt będzie musiał się o wiele bardziej aktywnie zaangażować w politykę, która się toczy między Izraelem a autonomią palestyńską i przyjąć również na siebie ciężar tej wojny i odpowiedzialność za wprowadzanie pokoju. Więc myślę, że to oczywiście zależy od dobrej woli wielu stron w tym konflikcie, ale pewne obiektywne warunki, które obecnie się kształtują, sprzyjają optymistycznym prognozom.